Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Need for Speed Heat. Czy jesteście gotowi na kolejną dawkę wrażeń z tej gry? Ostatnio myślałem, żeby kupić sobie jakiś nowy samochód, ale stwierdziłem, że wolę dozbierać do czegoś konkretniejszego. A dziękuję bardzo EA za przesłanie mi kodu w ramach EA Games Changer, dzięki czemu mogę testować tę grę za darmo dla was. A tutaj logo Games Changers, żebyście zapamiętali, że jestem Games Changers. Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy do roboty? Zobaczcie, byłem ostatnio sobie w salonie samochodowym i chciałem kupić inną furkę, ale zobaczyłem, że za 70 tysięcy jest BMW M3 E46, jedna z moich ulubionych BMW z wyglądu. I wiecie co? Ostatnio dali mi w dupę ostro tutaj, na tym wyścigu. I nie wiem jak ja ogarnę ten wyścig, jak ich tam wszystkich pokonam, ale musimy robić te wyścigi dzienne teraz, żebyśmy zdobyli odpowiednią ilość kasy. Kurde, tu mamy za 18 tysięcy coś. Za 18 tysięcy, ale zalecany poziom samochodu to jest 120 punktów. I za 18 tysięcy, no to robimy, bo ile ja mam kasy? 52 tysiące, więc okazuje się, że po zrobieniu tego wyścigu będę mógł kupić BMW-kę. Oh shit. Ale wiecie co? BMW-kę chciałbym zrobić raczej pod wyścigi też. I wtedy jakbyśmy zrobili BMW-kę pod wyścigi, to może tego Nissanka zrobiłbym sobie... Zrobiłbym sobie wtedy pod drifty. Co wy na to? On tak bardziej pasuje pod drifty. Japoński i tak dalej. No póki co, chociaż może jakiś inny samochód kupimy, kurde, czemu nie? A z tego byśmy coś później innego zrobili? Ja bym tą Silvię chciał też sobie ogarnąć, bo Silvia, powiem wam, że... Tak, trzeba kupić zdecydowanie nowy samochód. Powiem wam, że Silvię można chyba ciekawie dosyć stringować, więc... Patrzcie, jaka tu fala deszczu idzie w naszą stronę. Widzieliście, jak to wyglądało? Dobra. W ogóle jest fajne, to zwróciłem uwagę na to już przy pierwszym odcinku, ale możemy jechać z deszczem i możemy jechać pod deszcz, jakby pod wiatr, nie? Wtedy on się też inaczej układa. Zajebiste to jest. To jest taki drobny szczególik, ale ten deszcz zrobili w tej grze kapitalnie. Woo! Udało się. No, powiem wam, że z tym Nissanem ciężko. Niesamowite jest to, że możemy zrobić w tym Need for Speedzie swapa silnika, wymienić silnik możemy tutaj. Niesamowite, co? Czekajcie, pan, chyba za bardzo pierdzę do mikrofonu. O, może coś takiego zrobimy. Możemy zrobić tutaj swapa. To jest... Możemy tu wstalić V8, V6, co chcesz i czego nie chcesz. Serio. Spoko, tak pytam. Dobra. Ostatnio widzę coraz więcej radiowozów patrolujących tuż pod moimi drzwiami. Jakiś gliniarz przyszedł sprawdzić papiery. Sprawdzam blachy. Oho. Szukają wymówki, by mnie przemknąć. O. Ale nic nie mogą, prawda? Nie znaleźli jeszcze dobrego powodu. Wiem, że lubisz przyciągać uwagę, ale to nie zawsze dobry pomysł. Rozumiesz? Blask sławy świeci na wszystkich wokół ciebie. O. Wybacz, to nie było moim... Zapomnij o tym. Ja sobie poradzę. Poza tym trochę się cieszę, że Anna nie jeździ po mieście. Aha. Tylko jej nie mów. Po prostu miej świadomość konsekwencji. Kuman. Dobra. Dobra, zobaczmy. Starszak, tak się nazywa ten wyścig. 18 tysięcy za ten wyścig, to już nie są przelewki, moi drodzy. Musimy sobie tego Nissana, ja już w poprzednim odcinku też o tym mówię, ale musimy sobie tego Nissana poprawić, to malowanie z tyłu. Nie wiem, czy mi się tam naklejka nie nałożyła, ja wam pokażę później, o co chodzi. Będziemy musieli sobie to trochę zrobić i może jakieś nowe naklejki dołożymy, chociaż po tym wyścigu już będziemy mieli BMW, więc nie wiem, czy się nie zajmę BMW. No warto by było dokończyć jednak tego Nissanka. Poszli, kurde. Tutaj oni mają znacznie niższy poziom od mojego, więc raczej nie będą dla mnie zagrożeniem, tak więc możemy sobie trochę podriftować. Za driftowanie nic tutaj nie mamy. Nie, po prostu sobie driftujemy i tyle. Żeby to jakoś fajnie wyglądało, możemy sobie wziąć tą efekciarską kamerę. Tu mamy do zrobienia 3 okrążenia. Jak będą jakieś takie super długie wyścigi i
nic specjalnego nie będzie się na nich działo, to wtedy sobie... Wtedy sobie po prostu przytniemy odcineczek, nie? Żeby pominąć ten wyścig jako taką. Dobra. Dzisiaj teraz sobie odblokuję BM-kę i będzie trzeba ją stuningować. I właśnie, ja ją sobie robiłem w aplikacji Need for Speed Heat Studio. Każdy z Was, zanim jeszcze w ogóle kupi tego Need for Speeda, może sobie zrobić w tej aplikacji samochód, który możecie sobie później pobrać w tej grze. To znaczy, najpierw musicie go odblokować i kupić, ale części wyglądu możecie sobie pobrać za darmo do waszego samochodu. Za nie się chyba nic nie płaci, z tego co patrzyłem. I chyba wszystkie są od razu odblokowane, te co macie w aplikacji. Tutaj w grze na starcie tylko kupicie jakiś samochód, co jest super. I teraz, ja sobie stunigowałem tą BM-kę i ona jest zrobiona, stylizowana na BM-kę z Need for Speed Most Wanted 2005, ale jak widzieliście w poprzednim odcinku, w salonie samochodowym jest możliwa do odblokowania BM-ka GTR prawdziwa. Taka jak z Need for Speed Most Wanted, razem z tą klatką bezpieczeństwa w środku, z tymi wszystkimi akcesoriami, także no, wygląda to ciekawie. A i zobaczymy, czy da się zrobić tą BM-kę zwykłą taką, M3-kę, pod właśnie taki tuning jak z Need for Speed 2005. Nie? Może uda się ten środek tak wykonać i to wszystko. Z tego co widziałem, to są tam takie części w aplikacji, tak? No i właśnie, aplikacja niestety ma bardzo duże wymagania co do telefonu. No kurde... Ja mam dosyć taki topowy telefon, powiem wam, i aplikacji... Znaczy tak, aplikacja chodzi bardzo płynnie, tam ma 60 fpsów i wszystko jest super. Natomiast telefony Android mają wbudowaną nagrywarkę, nie? Możecie sobie nagrywać pulpit. I w tej grze wyjątkowo nagrywanie tego pulpitu mi się przycina, nie? Jest to takie przycięte, klatkuje. I zbulwersowałem się trochę, bo kupiłem ten telefon w momencie, kiedy ta aplikacja wyszła praktycznie. I to była pierwsza aplikacja, jaką uruchomiłem na tym telefonie. Telefon sporo kosztował, a ja ją odpalam, a to się okazuje, że no niestety, ale telefon mi przycina przy nagrywaniu, nie? Kurde, myślę sobie, lipa straszna z tym telefonem. Ale okazało się, że wszystkie inne aplikacje chodzą bez problemu, więc to po prostu ten NFS Heat Studio jest taki zasobożerny dosyć, nie? Więc jeśli ktoś z Was ma naprawdę mocny telefon, to polecam wtedy się pobawić w tej aplikacji, ale jeśli macie słabszy, no to niestety nie dacie rady nawet tego pobrać. Co moim zdaniem jest trochę szkoda, nie? Bo jest to fajna zabawa i możecie sobie ciekawe rzeczy tej apce zrobić. Cały czas tutaj na każdym zakręcie driftowałem, co nie jest do końca dobre. Ale słuchajcie, za moment weźmiemy sobie BM-kę, myślę. Już powinno wbić mi tutaj 70 tysięcy za ten wyścig. Dokładnie tyle. Jak kupię BM-kę, to już nie będę mógł chyba nawet nic stuningować. Nie mam pojęcia. 18 400, proszę bardzo. Za wygrany wyścig. Prawdę mówiąc, nie wiem czy za... przegrany wyścig też bym dostał tyle hajsu. Ale to już było. 71 tysięcy wbijamy po BMW M3. Czy uda się stuningować tego potwora na edycję z Most Wanted? Dobra, spróbujmy. Wchodzimy. Proszę bardzo, jest BMW z 6 roku. Yeah! 70 tysioków, proszę bardzo. Gotowa BM-ka. Poszło, ale mamy nitro zamontowane już na starcie? Co jest? A nie, już myślałem, że mi wymieniło tamten samochód na tą BM-kę, w sensie, że dostałem jakąś kasę dodatkowo. Ty, tutaj można... Aha! Tutaj na to miejsce jest normalny wjazd. A ja tutaj... A ja tutaj zawsze wyskakiwałem, żeby stąd wyjechać. Dobra, jedziemy do garażu. Hops.
jak to brzmi? Czy brzmi tak jak BMK w rzeczywistości, jak myślicie? Z tego co wiem, dźwięki w NFS-ie są dosyć dobrze odwzorowane. Ale czy to ważne tak naprawdę? Czekajcie, chyba ta kamera podoba mi się najbardziej. Na pewno model tego auta jest świetnie zrobiony. Podoba mi się bardzo. Zresztą model sam w sobie podoba mi się bardzo tego auta. Więc tym bardziej cieszę się, że już go sobie mam. Nitro mamy tu zainstalowane w standardzie, kurde. Ciekawe bardzo, dobra. Zajeżdżamy sobie, myk. I wbijamy. Czy damy radę? Właśnie, i patrzcie, wchodzę sobie teraz w opcję studio. Jezus Maria. Ja to zrobiłem na ekranie telefonu, tak? Więc no, nie musi być perfekcyjnie. Ta naklejka zaraz się tutaj doczyta. Return of the Razor. No nie jest to perfekcyjnie, prawda? Ale zostawię sobie to malowanie na potrzeby pojedynku z Jacobem. No. Ty, czekaj, coś mi tu nie pasuje. Patrzcie. Zwróćcie uwagę na rury wydechowe. Ja nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale to jest chyba atrapa. To znaczy, oczywiście, tutaj będzie stąd wydzielał się ogień podczas jazdy, ale widać tam kawałek rozbłysku od karoserii. Czy wy to widzicie? O nie, będziemy musieli to jakoś naprawić. Tam chyba widać tą karoserię. Zaraz wyjedziemy z tym samochodem na zewnątrz i zobaczymy. W każdym razie udało się dobrać taki spoiler, jak jest w wersji GTR, ale to nie jest wersja GTR, bo zobaczcie, nie ma tutaj tej klatki bezpieczeństwa w środku. Po ile to jest? Ile ja muszę na to? A to jednak się kupuje te części, kurde. Myślę, może nie trzeba ich odblokowywać, ale trzeba je kupić. Nie mam hajsu i nawet nie pokazuje mi, ile hajsu to ma kosztować, nie? Dobra, ja tylko jedną rzecz sprawdzę. Nadwozie. Czy możemy tutaj wnętrze, coś z wnętrzem zrobić? Wymienić na przykład. Tutaj mamy, zobaczcie, możemy sobie błotniki dać. O, widzicie, tu mamy typowe z Most Wanted i wtedy dodaje nam się chyba ten wlew paliwa, taki wyścigowy, nie? Tutaj tak samo z progami jest. Aha, czekaj, nie, to trzeba tutaj chyba zrobić. Z wydechami, zobaczcie. Bierzemy cyk i teraz pojawia nam się ten wydech tutaj z boku. No właśnie, i tutaj pojawił się ten wydech z boku, nie? I teraz jest ładnie. Tak? A jak weźmiemy sobie NFS Studio, pobierzemy to, to co tutaj jest, że ten rozbłysk to tak widać? No nie jest tutaj taka... Może trzeba próg zmienić, ale nie, no to jest ten Most Wantedowy chyba próg tutaj. Muszę trochę pojeździć. Muszę zmienić furkę. Muszę trochę pojeździć, żeby... To ja mogę to wybrać? A opcje gracza, to jest jakiś gracz. Boże, jakie oni mają już fury, kurde, ile oni grają w tą grę. Ja pierdziut. Patrzcie, jakie mają fury. Aston Martin. To są Inokoksy. Ktoś już chyba skończył grę? A nie, to jest zwykła BMW. Zobaczcie na środek, nie? Można to poznać. Tutaj ktoś ma Merola. I to tyle. A to jest moje auto. Czekaj. A gdzie jest moje drugie auto? Poczekaj. Podgląd auta, menu. O nie, menu. Garaż. Przejdź do garażu. Zmieni auto, dobra, jest. Tutaj możemy sobie furkę wybrać. No, na razie mamy tylko jedną do dyspozycji. Fajnie, musimy trochę znowu hajsu pozbierać, żeby móc tą BMW stunigować, nie? No, hajsu będzie potrzeba dużo, więc dzisiaj chyba dedykacja ku temu, ale musimy... Dedykacja odcinka ku temu, prawda? Ale musimy tutaj poprawić tył. Bo zobaczcie, co tu się stało. Jakaś dziwna sprawa. Szkoda tylko, że tu nie można kopiować tych naklejek. Przydałaby mi się taka opcja. Dobra, dodajemy winyl. Winyl, pyk. Lecimy na sam koniec. Cyk. Hop. I hop.
Tego mi tu brakowało, nie? Coś jeszcze chyba mieliśmy poprawić. A, mieliśmy coś dodać tutaj z przodu. Dobra, to w takim razie spróbujmy sobie dodać może coś. Coś może tu? Nie mam pojęcia, co wybrać. Wiecie co? Wiecie co w sumie? Mam pomysł. Zróbmy coś takiego. Gdzie mi się tutaj zmienia ten kolor? Spróbujmy. O właśnie. Dajmy tutaj jakiś taki kolor, jakichś takich glutów może, nie? Żeby, wiecie, nie było to takie nudne czarne, powiedzmy. O, coś takiego. Także niby to są jakieś gluty z nosa. Dobra, pyk. I to jest ciekawe, znaczy to jest fajne, że możemy sobie kolor tych naklejek bardzo szybko zmieniać w ten sposób. Nie mamy tu ostatnie naklejki. Jedna chyba mi się przypadkowo usunęła. Chyba ta. Jedna naklejka mi się przypadkowo usunęła. Musiałem coś nacisnąć, chyba Y. Mi się usunęło, to nie szkodzi. Ten kolor. Ops, tak. Coś mi się tu wydarzyło, dobra. To w takim razie musimy dodać naklejkę. A, z drugiej strony jest? O, jest, dobra. To sobie zrobimy tak. Hops, hops. Czekaj. Kopiuj. Hops. No. Ej, ej. Wow. No nie tak miało być. Wow. Gdzie jest ta naklejka stąd? Ło... Co miś tutaj z... Aha! Ło... Ło... Aha, tu... Ło... A, dobra. Okej, trochę tu będzie zabawy z tym, widzę. Ale musimy to poprawiać. No i okej, bok już mamy poprawiony. Wygląda sobie to tak. Teraz górę i tył. Nie? Zrobimy sobie na coś takiego w stylu zombie, nie wiem, coś takiego. I pyk, wybieramy sobie kolorki. Teraz tutaj... Cyk. Tym samym przyciskiem się zmienia kolor, co się usuwa. Jak się nie wejdzie w odpowiednią opcję. Więc można łatwo winyl usunąć, miałem to kilka razy już. I to jest nieprzyjemne jednak. Dobra, zmień kolor, pyk, pyk, okej. I mamy coś takiego. Teraz przechodzimy na dach. I tutaj sobie robimy to samo. Kolor zielony. Ops. Żeby nie było tak nudno. Jakiś ten czarny kolor mi nie pasował, no. I teraz jest sobie coś takiego. Pyk. I jeszcze możemy tutaj na górę pierdyknąć sobie pasa jakiegoś. Na masencję. Ops. Może też właśnie zielonego. Może to niby jest tak połączone, coś tam z ratatata. Ops. O, zmień kolor. Pyk. Dobra, i jeszcze jedną rzecz zrobimy. Szkoda właśnie, że tu nie można kopiować. Bo tu, no nie ma opcji kopiowania, ale zrobimy sobie coś takiego. Powiększymy, powiększymy, powiększymy. Cyk. Żeby ten pasek bardziej się tak wyróżniał jakoś, to sobie go damy pod spód. Zmienimy kolor na czarny, pyk. I damy go sobie pod spód. O, coś takiego. W sumie już nawet całkiem dobrze ustawiony jest, nie? Tak, i będzie trzeba zmienić maskę na jakąś inną, bo ta, co mam, no nie bardzo mi pasuje do tego paska po środku. A, jeszcze bardzo ważna sprawa. Musimy zmienić kolor spoilera. Ja nie wiem, gdzie go się edytuje. Weźmy sobie jakąś naklejkę i zobaczymy, czy da się nią najechać. O, 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 aha, dobra. Na spoiler. Chyba, że pojawiła się jakaś nowa opcja, żeby edytować spoiler. Nie, tutaj nie mogę nią najechać. A, dobra. A może da się pokolorować sam spoiler, na przykład na jakiś inny kolor?
Właśnie nie wiem, popatrzcie, a może to na, z tyłu gdzieś tam się dodaje, powiedzmy, naklejkę. Jadę nią w dół i nic, do góry. Nie pojawia się na spoilerze. Zastanawiam się, w którym momencie ona się pojawi, jeśli się pojawi. Jadę nią bardzo, bardzo do góry. Okej, już pojechałem najdalej, jak się da. I nic. Dobra, cofamy. No to jak ten spoiler teraz pomalować? Na przykład na jakiś taki karbonowy kolor, nie? Kolor lakieru. Wykończenie pro. Zmień widok. Wiecie co, wypadałoby teraz trochę ten kolor zmodyfikować. Znaczy może zmienimy sobie odcień. Na pewno nie na zielony. Czekaj. Mała precyzja. Wow, ten jest fajny, tylko coś co by pasowało, nie? Fiolet wygląda ok. Czekaj, da się zmienić widok? Da się. Podoba mi się fiolet. Tamten jakoś nie pasił, no. Zastanawiam się, co do tej zieleni można by było dobrać. Może tak zielony inaczej. Może inaczej. Zamiast brokatu. Ops. Coś jakby fiolet. Duży brokat, to już mieliśmy, nie? Szczotkowany metal. Zastanawiam się, co tutaj wybrać. Nie no, fiolet mi nawet tak pasuje. Może ten kolor zielony taki byśmy ciemniejszy zrobili tych tytani, a już kurde. Nie wiem. Szkoda, ja nie wiem jak ten spoiler. Na pewno jest jakaś taka opcja, żeby go pomalować. Tylko nie wiem, która to by była opcja, która odpowiada za spoiler. Może właśnie tylna szyba? Chyba nie. Nie, nie można. To bardziej chyba pod tył by podchodziło, nie? A już właśnie próbowałem i nic nie koloruje tego spoilera. To jest najgorsze właśnie. Nie ma opcji nawet, żeby tam podjechać tym, tą naklejką. No więc chyba musi zostać w kolorze, albo byśmy wymienili spoiler. Dobra, zapisujemy. Pyk, pyk. Dobra. To mamy i teraz tak, bierzemy sobie nadwozie. Maseczkę trzeba wymienić na jakąś inną. Nie wiem, czy będzie mnie stać. O, gładka by była spoko. Taka mniej gładka. O, nie stać mnie nawet na maskę teraz. Jakaś taka gładka, no chyba ta będzie najlepsza. O, i spoko. Dobra. Na felgi już mnie też, no znowu mnie na te felgi nie stać. Chociaż te, które mamy zainstalowane teraz są spoko, nie? Czy nie? Nie podobają się wam? Jest git. Dobra. I tak, idziemy na dzień. Będziemy dużo hajsu zarabiać, mam nadzieję. Kurde, no powiem wam. Zrobienie takiego zombiaka z tego samochodu czy coś. Nie wiem, no tak sobie pomalowałem. Są jacyś tam inni mistrzowie, którzy potrafią to świetnie robić. Zobaczę tylko, czy wszystko równo jest. Chyba jest dobrze. Takiego gluta zrobiłem. Powinienem go nazwać glut, nie? Dobra. To zrobione. Wyścigi tu mnie skopali ostatnio. Ech. Tutaj jest ziomeczek do ogarnięcia. O, już wyższy poziom mamy. I co za niego dostaniemy? A, i tu potrzebujemy samochód do wyścigów bardziej. No, akurat taki mam, więc spoko. Tu są jakieś nowości. 140 poziom, 160 poziom. Tu też 160 i tu mamy jakiegoś ziomeczka, z którym też możemy się pościgać w dzień. To co, może walimy najpierw misję? Nie chcę powtarzać tych wyścigów, wiecie? Więc chodźmy na misję. No, to jest spoiler, troszeczkę mnie boli, powiem wam, bo jednak nie chciałbym, żeby był fioletowy. Ale w sumie wiem, jak to można by było zrobić.
Można by było na przykład samochód pomalować na czarno cały i dać na całą karoserię jednolitą naklejkę jednolitego koloru i dać ją pod spód na wszystkich elementach karoserii. Ale znowu to się nie uda, bo tutaj jest, ten samochód jest trochę zrypany, bo w jednym miejscu nie da się naklejki nałożyć. Tutaj przy łączeniu tylnego zderzaka i tylnego błotnika prawego i lewego. Jest jakiś taki błąd, źle nakładają się naklejki. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione, no ale tak to wygląda. No dobra. Jestem podjarany tą grą. Powiem wam, że naprawdę dobrze się tu bawię i tak coś czułem, że tuningowanie będzie tutaj no dosyć istotne jednak. Istotnym aspektem i dodaje tutaj sporo frajdy do tej zabawy. Tak. Dobra. Nawet prędkość zaliczyłem. No. Ej, ciśnie ta furka. Dobra, hop. O, i takie zderzenie z samochodem ciężarowym sprawiło, że trochę zdrowia w moim samochodzie uciekło. Jest jedna bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz, której nie używałem jeszcze w tym aucie. Musimy sobie przejść na noc, bo ja mam coś takiego jak zakłócacz radarów. To... Okej, mogę wystartować, mogę jeszcze tutaj zmienić samochód, gdybym chciał. Zakłócacz radarów przyda się przy pościgach, a pościgi mogę robić przeważnie w nocy. W dzień też, ale musiałbym stuknąć policjanta, nie? Wiadomość, ale... No, drogę. Dobra. Lukas jest w innej części miasta zupełnie. Ale ładnie brzmi ten jego samochód. Dziwnego, że Lukas się nie ściga. Ciężko byłoby dorównać jego ojcu. Rozumiesz? Wiesz już co nieco o Robert Oliverze, prawda? Widziałam kącik upamiętniający w garażu. Tak, wszyscy go uwielbiali. Grało. Panie, że daje kierunkowskaz, to ja jestem w stanie zrozumieć, gdzie on skręci, zanim skręci. To jest spoko. Często obserwował, jak ścigamy się z Lukasem. Mały Lukas chciał być mistrzem, jak jego tata. Roberto chciał tego samego. Ups, sorki. Przesadzał? Mama mi zawsze mówiła, to pierdzenie, nie? Mógłby sobie tutaj skrzynię manualną zrobić, ale... Dlatego na przyjezdnego, który najbardziej mi zaimponuje... Jakoś w takich arcade'ówkach mi to nie bardzo leży, wiecie? Oh yeah, co teraz? Okej. Mogę ich zatrąbić na śmierć. Muszę zmienić też ten klakson kiedyś. Ale to może już w BMC. No dalej, zrób na mnie wrażenie. Zaraz zobaczysz, jakie tu wrażenie mogę zrobić. Jak do tej pory bardzo dużo mamy tych wyścigów z okrążeniami, nie? Strasznie dużo tego jest. Dyfer. Tutaj cały czas jakiś dyfer się z nami ściga. Ops. Ach, mogłem tak ładnie to polecieć. Znaczy on nie jest do driftu, ten samochód, ale... Kto mi daje niby forę? No dobra, przydałoby się trochę tych forów jednak. Gaz. Musimy się na chwilę na noc zmienić, bo ja chcę zobaczyć te opcje podczas ścigania się z policjantami. Tak, mamy poziom trudny ustawiony. Tutaj przeciwnicy naprawdę nie mają jakichś mocnych furek chyba, a trzymają się dość blisko, więc... I oni jeżdżą faktycznie tak, że praktycznie nie driftują na tych zakrętach, nie? Ja myślę, że... Ciekawe właśnie, jestem bardzo ciekawy Lotusa Exige'a, który mi się ostatnio odblokował. Jak on będzie się prowadził w tym Need for Speedzie? W poprzednich Need for Speedach nie prowadził się jakoś fantastycznie. Poprzednich, ostatnich, tak? Tych dwóch ostatnich. Była to po prostu kolejna furka z jakimś tam małym silniczkiem, nie?
A ciekawe jak będzie tutaj, bo tutaj typowo możemy sobie samochód zrobić pod jazdę taką torową i pod drift, pod jazdę terenową. To od nas zależy, jak my go zrobimy. Mamy do tego odpowiednie części, to jest super. No i pytanie, jakbyśmy zrobili maksymalnie Lotusa Exige'a pod przyczepność, pod jazdę taką wyścigową, torową typowo, to ciekawe jak by się zachowywał. Czy też by driftował, czy nie? Mega ciekawe, no ale zobaczymy sobie to pewnie jeszcze. Podniecony jestem tą grą, fajne to jest, naprawdę. Hops. Ten mój tuning. Ej, dobrze to wygląda, o co wam chodzi? Twardy orzech nam się trafił! Ja jestem twardy orzech. Nie no, ale tamten jeden wyścig to jest 180 poziom. Przedupczony jest, tam jest ciężko. Dobra, dojechaliśmy. Trochę hajsu zarobiliśmy i przechodzimy na noc. Zobaczymy jak wyglądają pościgi teraz. Fajne jest to, że te auta faktycznie są takie plastyczne, nie? Że można je rozwalić i nie do końca można zrobić tak, że... że przetrwasz za każdym razem pościg. Tylko mogą cię faktycznie dorypać i nie naprawisz samochodu, ani nie uciekniesz. Dobra. I zrobiliśmy sobie misję. Misje polegają na tym, że mamy jakiś tam wyścig do przejechania z naszym ziomeczkiem i tyle. Także dla mnie spoko. I teraz tak, zrobimy sobie tak, przechodzimy na noc. Tutaj się jakoś to robiło. Tak, przechodzimy na noc. Przełącz na noc. Whoop! I już jest noc. I tak, mamy teraz coś takiego jak zagłuszacz radaru. Zastanawiam się, czym się to włącza. Podejrzewam, że tymi bumperami tutaj na górze. No zobaczymy. Mamy tutaj do robienia jakieś wyścigi różne. O, tutaj mamy coś nowego. 180 poziom. Kurde, może dam radę, spróbuję. W każdym razie po tym wyścigu powinna gonić mnie policja. W trakcie na pewno będzie gonić. I aha, jeszcze jedna rzecz. Daliśmy sobie żółte lampy ostatnio. Czy jest teraz to otoczenie oświetlone bardziej na żółto, waszym zdaniem? Ciężko powiedzieć, nie? Nie jest to taki turbo żółty. Taki mocno żółty nie jest. Taki raczej normalny, retro po prostu. Ale ten samochód to jest chyba, są chyba lata 90, nie? Jest tutaj... Nie jest jak w Fordzie napisane, który to jest rocznik, kurde. To mi by jednak trochę pomogło w niektórych sytuacjach. O, w sumie teraz nawet całkiem wszedł na ręcznym. Zacisnąłem trochę ręczny wcześniej, pod małym kątem i tak się ładnie ślizgał bokiem, po prostu w kierunku zakrętu. Podobało mi się to. W Fordzie się podobnie robi, jeśli chcesz troszeczkę przeciągnąć samochód w poślizgu. Dobra, lecimy. Może być ciężko na tym wyścigu, bo tu już jest poziom dosyć wysoki. Nie udało mi się żadnego wyścigu wygrać z takim poziomem. Zobaczymy jak będzie teraz. Ktoś ma... Właśnie, ciekawe jak jest... Ciekawe z tym przodem jest, nie? Że możemy przody w tych samochodach wymieniać. Ktoś tam widziałem, że miał przód właśnie Sylvii chyba S3. I nie do końca wiadomo, czy to jest Nissan 180SX, czy to jest właśnie Sylvia. Poczekaj, to chyba był ten gościu. No właśnie, on ma ten przód, nie? Prawdę mówiąc, mi się bardzo podoba ten przód Sylvii, ale... Te otwierane światełka z przodu też są zajebiste. Kurde. No dobra. 180 poziom, tu już nie ma żartów. Trzeba nacisnąć poślady. Ciśnij, ciśnij. Nitra, o kurde, pojechałem trochę źle. W sumie tu już bym mógł sobie skrócić, ale już dobra. O, siedź pod prąd.
Okej, uwaga, uwaga. Stójcie! 37% wyścigu. Próbuję jak najmniejszy kąt robić na tych zakrętach, ale zawsze z przodu jest jakaś taka lepsza dwójka tych kierowców, którzy zawsze gdzieś tam jadą bardzo daleko. Właśnie, czy działa tutaj strumień aerodynamiczny? Połowa wyścigu za nami. Musielibyśmy to sprawdzić, gdybym, kurde, zdołał ich dogonić. Są dosyć daleko, ale chyba ich powoli... Dzień dobry. Świetnie oznaczone są... Jak sobie skrócił? Dawaj, dawaj. O kurde, ale pruje. Ej, no ma lepszy samochód od mojego, nie ma bata, no. Gaz, kurde, nitro nie mam. Takie miałem wrażenie, że ten strumień jakby nie działał. Ale cholera wie. Nic mi się nie pokazało na ekranie, że tam jadę w strumieniu czy coś. Może muszę mieć jakąś umiejętność do tego w aucie włożoną, nie wiem. Dobra, podganiam. Może jakoś się uda. Bo jest naprawdę ciężko. On ma dobre auto. Up! Tutaj wiesz, rozwaliście o coś i koniec. A shit! Jaj, naprawdę ciężko było tutaj. O, tyle ruchu tu było. Ja pierdziut. Drugie miejsce, no. O. Dobra, policja. Zobaczmy, czy uda mi się coś zrobić z policją. Tu mamy policjanta i pojedziemy sobie na przełaj. Cześć, bo tu chyba jakaś woda jest. Dziwne, że takie niskie auto nie niszczy się na wertepach, nie? Spróbujmy ogarnąć tutaj policjanta i zobaczymy, czy mam zagłuszacz radaru. Waszym zdaniem będę miał, czy nie? Im większy poziom pościgu, tym większy mnożnik punktów doświadczenia, więc... Warto. Zatrzymaj tego Nissana! O, a co to? Aha, dobra, myślałem, że można to rozwalić. Zatrzymaj się, nie każ mi powtarzać! Dobra, zagłuszacz radaru. Aby przekupić policję, możemy zapłacić coś. A czym się włącza zagłuszacz radaru? Nie wiem. Okej, gdzie oni tam? Jeden radiowóz, dobra. Na razie możemy zgubić ich i zdobyć 11 poziom. A może ten zagłuszacz radarów włącza się, kiedy... Znaczy, będziemy mogli go włączyć wtedy, kiedy znikniemy im z pola widzenia. Nie wiem, jak to działa i czym się to włącza przede wszystkim. Chyba. Co? What? Gościu w radiu powiedział, chyba ta wilgotność wpływa na mój silnik. Nie mogę utrzymać odpowiedniej prędkości. Ostatni cel widziano w tym obszarze. Okej. Dobra, przejedziemy sobie jeszcze jeden wyścig w nocy, żeby zdobyć więcej doświadczenia. Postaram się wbić tej nocy jak najwyższy poziom, bo to od nas zależy, jak my wysoki poziom wbijemy, nie? Możemy sobie nie wbijać wysokiego poziomu i po kolei się tam piąć, albo możemy na przykład czwarty poziom poszukiwać sobie ogarnąć i wtedy poczworzyć, czterokrotnie zwiększyć nasze punkty doświadczenia zdobyte w wyścigach, czy tam w innych takich rzeczach, które możemy tutaj robić.
Także to jest ciekawe. W 100% od nas zależy to, jaki poziom sobie zdobędziemy, ile samochodów odblokujemy, czy kolejnych części do auta. Mega, nie? Tu wybrałem jakiś sprint chyba. Był jakiś taki najbliżej możliwe, że go już nawet jechałem. Ale zależało mi na tym, żeby cokolwiek przejechać, żeby zdobyć punkty doświadczenia. Więc najwięcej chyba punktów doświadczenia zdobyłbym na wyścigu, gdzie jest najwyższy poziom, to oczywiste. No ale zobaczymy, ile przez całą noc będę mógł zdobyć poziomów. Patrzcie, że BMW M3 E46 jeździ też normalnie po drogach jako trafik, jako ruch uliczny. I także możemy sobie ten samochód kupić, żeby go stuningować, zrobić go na coś w rodzaju M3 GTR, to znaczy z tym pakietem, z tym bodykitem. Okej. Z tym bodykitem możemy sobie zrobić. Jeździ też po drogach normalnie. No dobra. Teraz tak. Wow! Co to było? W ogóle podoba mi się nawigacja w tej grze, w jakiś sposób pokazuje nam, gdzie mamy skręcić, w którą drogę. Tak? Jest to dosyć intuicyjne, zwłaszcza dla kogoś, kto, wiecie, dopiero zaczyna grać. Jakby nie ma możliwości, żebyś pomylił drogę, nie? Albo jeśli pomylisz, no to no bardzo rzadko się to zdarza, ładnie to wygląda. W sumie w The Crew 2 chyba też to było... Nie, w The Crew 2 było to chyba mało intuicji. W The Crew 1 było ciekawie to rozwiązane, po prostu nad drogą miałeś taki jakby jakąś taką linę albo pasek, który prowadził cię tam, gdzie masz jechać. I tutaj na zakrętach masz jakby takie wskazówki, gdzie powinieneś skręcić, nie? Tak imituje to, że my już znamy to miasto i po prostu wiemy, jak jechać, żeby się ścigać, żeby było super. Bardzo mi się podoba to, że jak kończymy te wyścigi uliczne, te nocne, to nie musimy żadnych tam ekranów przeglądać, ile zdobyliśmy tam punktów doświadczenia i tak dalej, tylko od razu jedziemy sobie dalej i w zależności od tego, jak wyglądał... W zależności od tego, jak wyglądał wyścig, czy ktoś nas goni, czy nie, no to z policją bawimy się dalej lub nie właśnie. Okej. I tutaj mamy kolejny wyścig, którego jeszcze nie robiłem, więc za niego powinniśmy dostać dużo punktów doświadczenia. Na razie jeszcze niezbyt mocno pomnożyłem te moje punkty, dlatego, że mam jeszcze pierwszy poziom poszukiwań. Ale tam jest na przykład 1,25 albo 1,95 i to jest nasz mnożnik, nie? Czyli na przykład o 125% albo 195% masz dodatek jakby do poziomu. Czyli jedziesz wyścig, zdobywasz punkty i poziom pościgu jest twoim mnożnikiem. Czyli im większy poziom pościgu, tym lepiej, ale... Jak oglądaliście poprzednie odcinki, widzieliście, że bardzo ciężko jest uciec z policji, jeśli bardzo nabroisz, nie? Więc trzeba uważać. Okej. Spróbujemy sobie wbić może trzeci poziom pościgu. I możliwe, że uda mi się... What? Widzieliście to? Boty zajeżdżają drogę. Kurde! Z jakiegoś Need for Speeda mi się to kojarzy. Na pewno nie był to Most Wanted z 2005 roku, ale w którymś, kurde, te boty były tak wredne, że zajeżdżały drogę, zatrzymywały się na skrzyżowaniach. Ten na pewno będzie jednym z nich. Tutaj też boty są wredne, jak widać. No i musimy cały czas uważać, jeśli jeździmy w nocy. Musimy zwracać uwagę i uważać na to, jak uszkodzony jest nasz samochód. Bo jeśli się uszkodzi do końca, to jak widzieliście w przednich odcinkach, można... przez to dostać niezły pierdolnik. I dalej nie wiem, jak się tu włącza zakłócacz radarów. Chyba, że nie zamontowałem tego finalnie w aucie. Nie wiem, będziemy musieli to sprawdzić. Teraz jeździmy sobie trochę poza miastem. I tak. Te wyścigi i chyba to nie jest jakieś super konieczne, żebyśmy to robili. Jeśli chcemy skończyć fabułę, to wystarczy, że będziemy robić te misje fabularne. Natomiast jeśli będziemy mieli za niski poziom do misji fabularnych, no to wtedy musimy jeździć w wyścigi. Ale wszystkich kończyć nie trzeba. Widzicie, że
ja sobie jakiś tam ukończę na powiedzmy drugiej czy trzeciej pozycji, a i tak wyścig mam zaliczony, więc to tylko od nas zależy, jak chcemy go przejechać, tak? Ja bym chciał być wszędzie pierwszy, no i chciałbym, żeby to było gdzieś tam wyżej punktowane, czy tam, żebym kasy dostało więcej za to, jeśli jakiś wyścig tam ukończę na wyższej pozycji. Kurde, ale ciśnie ten Nissan już. Wcale nie musimy jeździć dokładnie po drodze. Wygląda to lepiej, jeśli jedziemy, aczkolwiek lepiej się po prostu nie zderzać z niczym. Takie jakieś drobne rzeczy na drodze możemy rozbijać i samochód sobie nic z tego chyba nie robi, nie? Od czasu do czasu naciskasz hamulec, jak to w Need for Speedzie. Przeważnie hamulca się nie używa. Zwłaszcza w tych nowych się przeważnie po prostu driftuje na zakrętach przy 200 km na godzinę. Doskonale. Okej, okay. I teraz tak, wypadałoby znaleźć jakąś policję. Tu mamy, o, gdzieśmy sobie dojechali. Mamy tu misję fabularną prawdopodobnie. Mamy 14 tysięcy punktów, drugi poziom pościgu. Ja bym chciał sobie nabić trzeci. Tak, jestem chytrusem i chciałbym nabić sobie trzeci, żeby móc policji nawiać i sobie dodatkowo zwiększyć te punkty doświadczenia, więc raczej skupimy się na tym, ale żeby być trochę bezpieczniej, żeby było trochę bezpieczniej, to odblokujemy sobie tutaj Hawirkę. Cyk. Odblokowana Hawirka. I tu mamy policjanta, którego nie lubimy. Więc chodźmy do... a co to tutaj za samochód? Zwykły Ford Crown Victoria. No okej. Chciałbym teraz zapisać sobie grę jak w Euro Truck Simulator 2 i wczytać, kiedy pójdzie mi niezbyt dobrze na tym pościgu, bo to będzie taki pościg decydujący, gdzie faktycznie chcę... O! Faktycznie chcę nabroić. Ty właśnie... Drugi poziom pościgu, już mnie prawie rozwalili. Damn! Ty, a nie ma... jak się włącza ten zagłuszacz radaru? Wie ktoś może? Dawaj go. Dobra, rozleciało się. Kurde, zaraz mnie rozwalą! Gdzie tu jest naprawialnia jakaś fajna? Tam była karetka, ale to nie to, co ja potrzebuję. Dobra, może im zwieje jakoś. Zablokowane. Widzą mnie, uciekaj, nie widzę mapki, nie wiem czy są policjanci, są niedaleko. Wjechałem do kryjówki, przez chwilę jakby mnie nie widzieli. Samochód już bardzo dziwnie brzmi. Ja pierniczę, ale mnie tutaj rozwalili. Goni mnie jeszcze, ucieczka, nie. Doki, kurde, tu chyba nie ma naprawialni. Goni mnie, kurde. Ja jestem youtuberem, zostaw mnie. Trzeci poziom pościgu! Gdzie tu jest jakiś ten? Jakaś stacja benzynowa, cokolwiek? Mogłem sobie najpierw to odkryć, przecież ja nie wiem gdzie tu to jest! Ja pierdziut! Trzeci poziom pościgu, ostatnio to był dead. Przejechałem dwa wyścigi, czy trzy nawet, żeby zdobyć więcej punktów. Na drugim poziomie już mnie dowalili. Gdzie tu może być stacja benzynowa? Czekaj. Chodźmy sobie tu i zobaczmy, jak mniej więcej na mapce wygląda stacja benzynowa. No nie zgadniesz, jak to może wyglądać. Może tu? Policjant jest zaraz za mną. Ja chcę... Czekaj. Ustawienia. Sterowanie i tak, wyższy bieg, niższy bieg, to są bampery, okej, okay. Zmień kamerę, przedmiot specjalny, o. Możemy zgasić silnik, nice, przedmiot specjalny jest pod B, czekaj, bo ja tam, tak, uciekaj, o, właśnie,
Przedmiot specjalny, włączam nie działa mi! To jest chyba jakaś umiejętność pasywna, nie wiem. Chodź tu. W dokach raczej nie ma naprawialni. Zgubił mnie? O nie! No jak mnie złapali, jak mnie zgubili! Rozwaliłem się! Ciężka noc? Na to wygląda? Shut the fuck up! Nie, jaka tam ciężka noc, zajebiście było. Zajebiście było, człowieku. Dobra, zobaczmy sobie, czy mogę coś zrobić z moją BM-ką, człowieku. Studio i uwaga. Mogę to zainstalować? Ile mi hajsu brakuje, żeby to zrobić? No! Niemożliwe to jest! Coś ty wziął! Teraz zmienić samochód. Nie no, zmienimy sobie swórkę, jak będę tam dołączał do jakiegoś wyścigu. Czekaj, jak się włącza ten zagłuszacz radarów nieszczęsny? Czy to jest... Jeszcze raz, chodźmy do garażu, bo może ja czegoś nie zainstalowałem do cholery. Znowu cię to przywiało? Szata, nie mogłem się oprzeć. Dobra, chodźmy tu. Personalizacja. Nie. Osiągi. Patrz. Jak się to włącza? Czekaj, to są pasywne, czyli one działają chyba cały czas, tak? Chyba tak. Chyba jakbyśmy tu coś zainstalowali. Pojazd na ataki wyłącznikiem. Tu później będą jakieś ataki. Zestaw naprawczy możemy mieć przy sobie. Damn. Odwołuje określony procent wytrzymałości pojazdu. Okej. Możemy sobie o jakiś procent wytrzymałość samochodu przywrócić. Nice. Czyli... Pasywne to jest to, co nam niby cały czas działa. Ale jak my ma... To... Nie wiem, które mamy włączać, a które nie. Jakby... Tak, bo chyba to się aktywuje, zobaczcie. Premium przedłużanie działania do nitro. Czekaj. Aktywacja tego przedmiotu uładparnia na ataki wyłącznikiem. Czyli musimy to aktywować, dobra. Czyli te pasywne po prostu działają cały czas, nie? Ale jak zakłóca? Chyba po prostu w momencie, kiedy ich zgubiłem, to wtedy ten... Ta umiejętność się tam włączyła. Ja pierniczę, no mogłem... Ach! Straszne to jest. No przetrwałbym, kurde, jak tu łatwo jest się rozwalić na tym poziomie. Ach, chciwość, kurde. Chciwość. Znaczy, i tak wbiłem poziom, nie? Przez to, że zrobiłem sobie te wyścigi. Chyba musiałem zapłacić jakiś hajs. Z tego tytułu, że... Dałem się złapać? Nie wiem. Łapówki nie było, żeby tam zapłacić. No chyba jakieś $1000 łapówki możemy zapłacić dla gliniarzy. Stłuczka. Mamy jakąś taką misję. Okej, zobaczmy. Na razie, jak widzicie, nic nie pakuję w Nissanka. Mogę mu włożyć nowe części, ale nic nie kupuję. Strasznie dużo hajsu zabierają ulepszenia. Trzeba sporo tu najeździć, żeby mieć trochę pieniędzy. Tak zauważyłem, że te wyścigi dzienne, to mamy tutaj więcej okrążeń, nie? Do roboty. Dobra. Tutaj można mieć śmieszne też klaksony, jakieś tam klakson statku, czy coś takiego. Trudno jest. Ciekawe, czy
zwiększenie poziomu trudności też wpływa na większą upierdliwość gliniarzy. Jak myślicie? Ok, jesteśmy na torze. Tu mamy trochę szutru. Na razie tutaj mają niby jeszcze gorsze samochody od mojego. Wiecie co, ja mam chyba taką teorię, że jeśli chcemy bawić się z gliniarzami, to warto mieć pozaznaczane na mapie stacje naprawcze i wokół nich gdzieś tam oscylować cały czas, albo być bardzo niedaleko jakiejś. I jeśli chcemy unikać ataków przeciwników, to często zmieniać kierunek jazdy, lawirować gdzieś tam między budynkami czy jakimiś innymi obiektami, bo często policjanci się też gdzieś rozwalają między czy to kontenery, czy to jakiś budynek, nie? Więc warto sobie o to dbać. Tyk. Fajny ten Nissanek. Długo trzeba tymi samochodami tutaj najeździć, żeby sobie jakąś fajną furkę odblokować, żeby mieć na nią hajs, na jej tuning i tak dalej, nie? I dobra, to będzie jeszcze jedno okrążenie i cyk. Ostatnie 500 metrów zdublowałem na koniec jeszcze tego gościa. Dobra, leci do ciebie cudne zawieszenie. Zrób z niego dobry użytek. Odezwę się. Zawieszenie? O, dostaliśmy jakąś część za to. Czyli wygląda na to, że za niektóre wyścigi dostajemy jakieś części. Spoko. Oni mieli 159 poziom, ha? Dobra, zawieszenie jakieś tam, zawieszenie pro chyba pod szosę? A ja chyba takie mam! O, to się założy do BMW, czy nie? No pewnie, że tak. Dobra, czekaj, bo coś mi się tutaj... A czemu ja nie widzę tych wszystkich rzeczy? Aha, dobra, pyk, teraz już wszystko widzę. Tak, to może staniemy sobie przy zawodach. A co to? Jestem tramwajem? Aha, fajnie, to jest... z kimś muszę tutaj rywalizować. Ciekawe, czy uda mi się pokonać na tym poziomie. Tu trzeba mieć 200 poziom do tego. Jedziemy zobaczyć? To jest jakieś wyzwanie społecznościowe, ale coś nowego mi się pojawiło tutaj na mapce. Może następnym razem spróbujemy sobie użyć trybu online i zobaczyć. Ja gram jeszcze w momencie, kiedy normalni ludzie, no kiedy po prostu youtuberzy i streamerzy mają raczej dostęp do tej gry, raczej z tego programu Games Changers, więc takich normalnych graczy tutaj jeszcze nie ma, ale ktoś już ustanowił jakiś tam czas. Pytanie, czy uda mi się go pokonać tym samochodem, trochę gorszym. Nie wiem, ktoś ustanowił tam jakiś rekord i nie wiem, jak on będzie wygląda. Czy to jest jakiś wyścig, czy coś takiego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj nas GPS trochę inaczej prowadził, ale ja jadę po swojemu. Nie, tu jakieś autostrady. Trochę czuję się tutaj tak undergroundowo, naprawdę. W ogóle policja podczas dnia jest dużo bardziej wybacza, a ja tam już miałem taką sytuację, że driftowałem przy radiowozie i totalnie to olał, nie? Więc... Dobra, i gdzie to jest? Próba czasowa. Jestem tramwajem. Okej, zobaczmy. Myślicie, że dam radę? 200 poziom tamten gościu miał. Nie wiem. Wow, co? A faktycznie możemy... Pamiętacie, jak mówiłem, zastanawiałem się, czy można jeździć sobie po tym torze tramwajowym? Wygląda na to, że się da. O, i mamy cieni drugiego gracza. Trochę lepiej udało mi się wystartować. Co to za respawn? Czemu jeszcze raz mi... Znaczy, czemu mnie na dole zrespiło? Jakie miałem to ukończyć? O kurde, to jest chyba dosyć trudne.
ale wydaje mi się, że uda mi się go pokonać, bo nas start miał taki kiepski. Ja sobie tutaj dawkuję gaz, żeby tą kontrolę trakcji ogarnąć. Tylko że moja fura właśnie. O, teraz wystartowałem gorzej, widzicie? Bez kontrolowania trakcji. Tak, wiem co zrobimy. Tutaj weźmiemy sobie kamerę, o, taką. Powinno być lepiej. Wow! Wow! Ziom! Trzeba naprawdę zwalniać na tych zakrętach. Chyba, że byłby jakiś taki Kozakiewicz, co by to driftem rąbnął. Można by spróbować. Nie? Na ręcznym coś? Kurde, już to widzę, jak jakieś koksy. Wow! 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 Samochód sam skręca! Jakie respawny lipne. Dobra, jest dobrze. Chyba prowadzę. Tak, prowadzę. Kurde, może to znacznie lepiej zrobić. Miałem gorszy samochód, udało się wygrać. Dostanę jakiś hajs za to. Bo jak dostanę tak z 12 tysięcy, to będę uradowany. Kurde. 16 sekund lepiej. Uj! 23 tysiące. No to myślę, że na tuning BMW już wystarczy. O kurde. Czekaj. Zobaczcie, to mi... Aha, zaliczyłem to, okej. I następną nagrodę bym dostał 13 tysięcy, gdybym to skończył. Ale... Zobaczcie. To jest łatwe dosyć. O, właśnie, tutaj warto teraz do tego samochodu dać sobie styl driftu. Czekaj. Styl driftu na hamulec. I wtedy to będzie dobre do tego wyzwanka, co przed chwilą robiliśmy. Czekaj. Nie tak. O, właśnie. Dzienne zawody tam na 180. Jeszcze ani jednego nie wygrałem. Właśnie. Czyli jeszcze jedne bym te zawody ogarnął, a ja się szybko robię i już mam te wyzwania porobione chyba. Chodźmy tutaj, da się tu tepnąć? No nie. Nie da się. Niestety musiałbym coś w okolicy odblokować, coś charakterystycznego. Przejedźmy się tu jeszcze i zobaczę, czy... Jak jeszcze raz to wygram, to się chyba nie zaliczy. No, raczej nie powinno, bo tam nie mam żadnego wyzwania już do roboty. Dziwne, że mi się to na moim poziomie pokazało, nie? To wyzwanko. No i jeszcze nie testowałem trybu multi, więc może następnym razem, na następnym odcinku zobaczymy sobie, czym różni się tryb multiplayer od zwykłego. Tylko mówię właśnie, ja jeszcze tutaj nie mam tych graczy z całego świata, powiedzmy, więc no może nie być za dużo graczy obecnie, nie? No ale jak gra wyjdzie, to pewnie sporo tego będzie. Dobra, to co, startujemy, to mam ustawione, dobra, powinno być dobrze, zobaczymy. Dawaj, łyk herbaty zwycięskiej. Znowu i rozlałem, cholera. Dobrze, już mam papierek od tego. Już się przygotowałem na takie ewentualności. Szlak. Okej. Ty, a tutaj wyznaczyło mi nowego ziomeczka do pokonania. Teraz Subaru się jakieś pojawiło. Okej. No, tutaj się pojawiają nowi przeciwnicy za każdym razem. Lol. Tak, do tego wyzwania przydałoby się, żebym miał lepsze hamulce. Faktycznie droga hamowania dosyć długa. Dobre wyzwanie, strasznie mi się podoba. No kto by pomyślał, nie? Czyli można tu normalnie wjechać, wygląda na to. Okej. Tak, tutaj polecam jeździć na tej kamerze z maski jednak, żeby lepiej to wyczuć. Bezbłędnie, człowieku.
I pytanie, ile hajsu dostanę? 13 tysięcy, pokonałem nowego przeciwnika, wyznaczyło mi nowego przeciwnika do pokonania, więc jest dobrze. Dobra, zobaczmy. Kolejne 23 tysiące! Wow! Niedługo będę chyba tu najlepszy na świecie, jak tak dalej pójdzie. Serio, dostałem te 23 tysiące? 73 tysiące gotówki mam. Wow! Ej, ja to chcę jeszcze raz zrobić. Wow! Wróć do garażu i odbierz nagrody, tak. Wyzwania wyścigowe żeśmy sobie zrobili. I tak, udało się, bez problemu. Znaczy, to trochę tam problem miałem, ale bardzo ciekawe są te wyzwania i w ciul gotówki się dostaje, jak na obecną moją, mój postęp w karierze, prawda? Trochę żałuję, że jednak nie zdobyliśmy całego tego doświadczenia, co nam, tam mnie wtedy policja złapała, co się sam rozbiłem. No ale nie ma tego złego, jak widać. Okej. Okay. Nowe części, zobaczcie, ile się tego odblokowało. 11 poziom już mam. Teraz uwaga, moi drodzy, chyba coś, na co wszyscy czekaliśmy. Czas na tuning M3. Yeah! Ho, 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 ho. Dzień dobry! Tuning BMW. W środka niestety nie możemy sobie wymienić, nie? Odblokowały się strefy driftu, nice. Środka nie możemy sobie wymienić, ale mamy już mniej więcej to, co oferuje nam. Patrzcie, tu możemy sobie jeszcze klapę wymienić, ale ta standardowa jest ok. Ja chcę mieć po prostu wersję z Most Wanted. I teraz układ wydechowy. Widzicie, ja tam nawet sobie taką strzałeczkę zrobiłem. Tutaj nie wiem, czy damy radę zrobić zdjęcie. Nie mogę tutaj w trybie garażowym chyba zdjęcia zrobić. Ale trochę już tutaj będziemy mogli ten. Moi drodzy! Stunigujemy sobie BMW M3 już na następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Zostawcie lajkacza, łapacza, co tam chcecie, subskrybacza. I do zobaczenia następnym razem. Hejka!